Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w sobotę. Sobota nagrywana z samochodu póki co, bo jesteśmy w rozjazdach. Poranek piękny, słoneczny, mega taki pozytywny, ale chłodny, rześki. Zaraz wysiadam, spędzę pół dnia poza domem, ale potem się do Was odezwę, bo planuję zrobić dzisiaj coś fajnego. Mam nadzieję, że zdążę i że starczy mi sił, bo jest to czasochłonne, ale bardzo satysfakcjonujące. Także jeżeli zdecyduję się, żeby to dzisiaj zrobić, to Wam na pewno pokażę. Ale póki co uciekam, nie mam czasu się rozgadywać, więc zapraszam na tego vloga. Zobaczę, czy on będzie jedno- czy dwudniowy, w zależności jak się dzień ułoży, ale spędzimy tego vloga razem. Moi drodzy, dotarłam do domu. Dzisiaj taki szalony dzień, bo już dotarłam jakiś czas temu. Zdążyłam już zrobić pranie i tam kilka innych rzeczy. Teraz siedzę przy kąpie, bo mam parę rzeczy do ogarnięcia. Ale chciałam się do Was odezwać, bo po prostu wcześniej nie było kiedy. A za chwilę mam nadzieję, że skończę swoje rzeczy, bo chcę Was zabrać do kuchni, dlatego że dzisiaj w planach mam zamiar zrobić sushi. Od pewnego czasu za mną sushi chodzi, mam wielką ochotę, ale nie chciałam zamawiać, tylko chciałam zrobić sama, dlatego że kiedyś dawno temu robiłam raz, tylko raz i mi wyszło całkiem nieźle jak na pierwszy raz. No i bardzo długo nie robiłam od tamtej pory i teraz chciałabym spróbować ponownie. Kupiłam sobie składniki, wszystko tam sobie zrobiłam, ogarnęłam, także dzisiaj będę robić sushi. Mam nadzieję, że wyjdzie, mam nadzieję, że będzie smaczne, także na pewno Wam pokażę. Okej, słuchajcie, zrobiłam co miałam zrobić, idę do kuchni teraz, bo chciałam zrobić to sushi i powiem Wam, że tak mnie spanie ogarnęło, tak jak ja siedzę przy komputerze i mnie to zamula zawsze, to jest normalnie tragedia, ale nic, przyszłam, będę robić to sushi, nie będę nagrywać chyba tego robienia, bo wiecie, to jest trochę tam grzebania, paprania, zawijania, a ja chciałabym to szybko zrobić, bo już jestem głodna i też taka jest godzina, że już chciałabym to zrobić, więc ja sobie tu wszystko porozkładam, wszystko sobie zrobię i pokażę Wam już efekt końcowy, jak już wiecie, sobie to zrobię, sprzątnę i będzie gotowe, bo no naprawdę zależy mi, żeby to szybko zrobić, a nie mogę się też jakoś strasznie śpieszyć, bo mi nie wyjdzie, bo wiecie, jak się człowiek śpieszy, to wiadomo, co się dzieje. A ja też jestem taka, wiecie, mało zdolna manualnie. Więc no ja muszę to w skupieniu i spokoju zrobić, także biorę się do roboty. No dobra, skończyłam i pokazuję Wam moje dzieło. Zrobiłam to sushi. Tutaj już posprzątałam sobie, tu jeszcze mi dosycha ta, bo umyłam to, wiecie, do zawijania. I tak się prezentuje moje sushi z łososiem, z awokado, z papryką i z sałatą, niektóre są, i z serkiem. Filadelfia, także tak się prezentuje. Myślę, że jak na osobę, która robiła to drugi raz w życiu i nie ma żadnej wprawy, to myślę, że wyszło super. Do tego mamy imbir marynowany, mamy ten, jak to się nazywa, wasabi, mamy sos sojowy, sos teriyaki, także myślę, że będzie pysznie. Jestem mega zadowolona, mega szczęśliwa, że mi to wyszło. Może nie jest idealnie, ale jest fajnie i jest smacznie. Ja bardzo lubię sushi i właśnie taką nabrałam chęć, żeby zrobić i zrobiłam. Także cieszy to jeszcze bardziej, że samemu się zrobiło. No dobrze, moje sushi gotowe, będę kosztować. I tak, tutaj mam imbir marynowany, mam wasabi, nie wiem jak to się wymawia, ale do tego mam sos teriyaki. Wiem, że niektórzy jedzą z sojowym, ja lubię też teriyaki. I zielona herbatka, także tak, zaczynam kosztować, powiem Wam,
jak było, ale myślę, że będzie pysznie, bo ja w ogóle uwielbiam sushi. No dobra, kochani, ja zjadłam to sushi, znów siedzę przy komputerze, bo jednak no, nadrabiam sobie jeszcze swoją pracę. Ale co wam chciałam powiedzieć o tym sushi? Wyszło bardzo dobre, fajne, nie rozwalało się i naprawdę było smaczne. Ja zrobiłam z łososiem, tam wam wcześniej chyba wspominałam. Ale słuchajcie, miałam kupioną tą pastę, tą wasabi wasabi, to zielone, ostre. I ja to się śmieję, że to jest taki azjatycki chrzan, bo to jest takie ostre, aż po prostu nosem wychodzi jak nasz chrzan. I powiem wam, że już różnych próbowałam i różnej jakby ostrości są. Natomiast to dzisiejsze to naprawdę wychodziło nie tylko nosem, ale i uszami. Takie ostre, ja lubię ostre, bardzo mi smakowało, ale naprawdę było takie solidne. Także zjadłam sobie, najadłam się, więc fajnie. Za chwilę muszę jeszcze coś załatwić telefonicznie. Próbuję od już jakiegoś czasu, ale nie mogę się dodzwonić. Więc mam nadzieję, że teraz mi się uda, bo już jest taka pora, że może ktoś w końcu odbierze. No i tak, jeśli chodzi o to sushi, to fajne było, ale chciałam wam powiedzieć, do czego zmierzam. Dlaczego ja tak naprawdę to sushi zrobiłam? Poza tym, że lubię i miałam ochotę. Bo to jest głębszy sens tego wszystkiego. Słuchajcie, od jakiegoś czasu takie mam postanowienie, że tak zaczęłam nad sobą pracować, nad swoimi jakimiś takimi rzeczami, które mi na przykład trochę przeszkadzają, że na przykład czegoś nie umiem, albo że chciałabym się czegoś nowego nauczyć, albo że właśnie jestem jakaś taka niecierpliwa. I zaczęłam tak właśnie pracować nad sobą. I to sushi właśnie było jedną z takich rzeczy, którą chciałam sobie, postawiłam sobie za cel, którą zrobię na spokojnie, bo wiecie, ja jestem słaba właśnie w takich manualnych rzeczach. Szybko mnie coś nudzi, szybko mnie denerwuje, jak mi nie wychodzi. I właśnie zaczęłam tak pracować nad sobą, żeby zrobić coś powoli, cierpliwie, bo wiecie, ja zawsze jestem w pośpiechu, ja zawsze szybko, 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 bo jestem taki człowiek, że szybko, szybko, żeby dużo zrobić, żeby wszystko zdążyć. No i tak fajne to jest, bo faktycznie się dużo zrobi, ale z drugiej strony właśnie nie wszystko da się szybko zrobić. I właśnie chciałabym wprowadzić do swojego życia taki trochę takiego spokoju, takiego, wiecie, coś zrobić nie w pośpiechu, ale zrobić dobrze, na spokojnie, z przyjemnością, a nie tak, wiecie, w locie. Chciałabym tak w pewnych jakby kwestiach, w pewnych czynnościach, w pewnych sferach życia zwolnić tempo. No i właśnie tak sobie wymyśliłam, że zacznę robić coś, co na przykład zawsze twierdziłam, że tego nie lubię albo że mi nie wyjdzie, ale spróbuję. Ja nie mówię, że będę to robić codziennie, ale że spróbuję, że będę się tak uczyć takiej właśnie cierpliwości, takiej, wiecie, jakieś takie swoje niedoskonałości szlifować. No i właśnie to sushi sobie tak postawiłam za cel, bo mówię, fajnie będzie zrobić coś dobrego do jedzenia, coś na co mam już od dawna ochotę, ale też właśnie poćwiczę na tym tą swoją cierpliwość, swoją dokładność, taką, wiecie, manualną, bo to jednak trzeba tam pozawijać, poprzyklejać. No i tak sobie stwierdziłam, że coś takiego zrobię. I to było super, bo właśnie nie robiłam tego w pośpiechu, poświęciłam sobie na to odpowiednią ilość czasu. Tak sobie to zaplanowałam, że to zrobię, wiecie, nie w biegu i z taką przyjemnością, że będę myśleć, że to będzie fajnie się robiło, że to tyle ludzi na świecie robi i jest to dla nich codzienność i jest to naprawdę fajne. Także no tak się nastawiłam psychicznie i jestem bardzo zadowolona, bo właśnie z takim spokojem udało mi się to zrobić i faktycznie to wyszło, było dobre i ładnie wyglądało, także naprawdę jestem zadowolona. Także teraz sobie coś wymyślę nowego. Nie wiem jeszcze co, ale właśnie jakieś takie swoje, będę trochę tak jakby walczyć z takimi swoimi właśnie słabościami. Także tutaj
To sushi to był taki, wiecie, głębszy sens tego posiłku. Chciałam się właśnie podzielić z wami tym, że zaczynam taką pracę nad sobą i tak sobie od jakiegoś czasu o tym myślałam i stwierdziłam, że zacznę od takimi małymi kroczkami, od takich zwykłych, codziennych rzeczy, ale żeby się tak nie irytować, nie denerwować, tak na spokojnie robić, nie w biegu. Myślę, że na zdrowie mi to wyjdzie wszystkim, którzy mnie otaczają, także zaczynam pracę nad sobą. No dobra, mamy już późną wieczorową porę. Słuchajcie, ja sobie tutaj zrobiłam herbatkę, a właściwie ziółka i będę popijać. Mam laptopa na kolanach, bo jeszcze coś tam sobie chcę sprawdzić. Ale włączyłam telewizor, korzystając z okazji, że jestem sama. I słuchajcie, będę oglądać YouTube'a tak troszkę i będę oglądać Szusz, Weronikę. O, Kicia się pcha. Proszę bardzo. Moja masażystka. Widzicie, ona mi tak codziennie wieczorem, jak już dzieci położę spać, to mi tak masuje brzuszek. No ale dobra, będę oglądać Weronikę i słuchajcie, widziałam, że dodała vloga 2-godzinnego. No, życzcie mi powodzenia, żebym obejrzała, ale wiem, że ludzie jej cały czas piszą, że za krótkie vlogi, nawet jak ponad godzinę ma. Ja Weronikę oglądam od jej początków istnienia na YouTubie i powiem wam szczerze, że lubię wracać do tych jej filmów, takich tych początkowych, jak ona była taka, wiecie, młodziutka dziewczyna, nie wiem, studentka chyba jeszcze, albo zaraz po studiach. No fajnie, taka, bo no, wiadomo, człowiek zmienia się nie tylko fizycznie, ale też tak mentalnie na przestrzeni lat i ja widzę też to po sobie, ja też się zmieniam. I fajnie jest, słuchajcie, tak patrzeć, obserwować na przestrzeni lat te zmiany. Mnie się to bardzo podoba i lubię te jej filmy właśnie takie, te takie pierwsze YouTube'owe. Także siadam teraz sobie oglądać jej bieżący film, najnowszy właśnie, go dzisiaj dodała niedawno, bo widziałam tam na Instagramie, wrzuciła, więc sobie siądę. Mam nadzieję, że uda mi się cały obejrzeć, a jeżeli nie, to będę dokańczać, że tak powiem. Ale tak, zobaczymy, jak to będzie, co ona tam opowiada, bo naprawdę ma dziewczyna gadane, no kobieto. Naprawdę masz gadane, że 2-godzinny vlog, bo ja bym chyba, nie wiem, nie dała rady, chyba że jakiegoś łączonego. A tak w ogóle właśnie mam do was pytanie, do tych osób, które mnie oglądają, bo już wiele razy was pytałam, czy wolicie krótkie vlogi, czy długie, i są zdania podzielone. Jedni piszą, że krótkie, bo nie macie czasu oglądać i fajnie jest tak robiąc coś tam, czy w przelocie obejrzeć krótkiego vloga, a inni piszą, że długie. Teraz troszeczkę tutaj się na kanale parę osób przybyło, więc dajcie znać. Będę co jakiś czas was pytać, taką aktualizację robić. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie dłuższe vlogi, czy takie właśnie 10-15 minut wam wystarczają do 15 minut, o może tak. Czy byście chcieli takie półgodzinne na przykład, czy dłuższe? Jestem bardzo ciekawa. Dajcie znać w komentarzach, a ja już żegnam się z wami w tym dzisiejszym filmiku. Do zobaczenia w kolejnym. Widzimy się już niedługo, bo staram się, jak widzicie, regularnie dodawać filmy. Także ja już uciekam wieczorową porą. Herbatka, YouTube i widzimy się wkrótce. Buziaczki! Pa, pa.